Wow, normalnie isa.pl. Najlepszy sklep z kartami. Nie to co gówno Bart. Czy ktoś mi skasuje ten film za to, że to powiedziałem? Nie, nieważne. Pakuję sobie karty w koszulki zakupione w sklepie ISA. Gdyż ISA ma promocję aktualnie na koszulki Ultra Deck Pro Deck Protector Sleeves z 50 koszulek niebieskich za jedyne 3 zł, to jest okazja. Koszulki są super mocne, idealnie pasują na karty, można wkładać do tego pudełka na przykład do albumu Ultra Pro. Super. Trenerzy Reversy. Co dalej mamy w puszce z Kiorgiem? Jakieś tam karty. To chyba na wymianę. O, i moje pierwsze właśnie. Moje pierwsze karty, jakie w życiu miałem. To ja muszę je zapakować w te koszulki. Nie mogą się tak pałętać z zwykłych. O, to jest ta, na pewno ta. O, ty też, ty też. Tak, ty też. To były te pomazane też. W ogóle te starsze karty mają inną jakość wykonania. Są dosłownie z tamtych lat. Jeszcze tu jakieś? A to inne. O, Pikachu to miał być do albumu. O ile pamiętam. A to potem. Potem miały być. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Na kategorii hajterimo. Dobra, przestanę już. Tu też drugie karty jako moje pierwsze. I zaczynamy. Pikachu Searcha. Karty są w stanie sprzed 10 lat, dosłownie, gdyż właśnie w drugiej klasie szkoły podstawowej były moją własnością. Chcecie wiedzieć, skąd ja je wziąłem wtedy? Od koleżanki, odkupiłem. Ona wiedziała, że jestem wielkim fanem, tak jak cała szkoła wiedziała, że ja tylko Pokémon i Pokémony, więc postanowiła mi sprzedać tam jakieś półsiadki, jakieś żetony, figurki jakieś i właśnie karty, podróbki i właśnie były też te oryginalne, z czego się bardzo ucieszyłem i wtedy miałem jakoś tak około 20-30 kart. No. Z czego dwie energie. Jak się nimi bawiłem wtedy, o, normalnie robiło się talię z 30 kart. I grało się. Pamiętam, że miałem dwie takie karty, ale jedna z nich była ugryziona przez właśnie koleżankę. Tu ugryziona była. I ta karta strasznie śmierdziała. I musiałem ją wyrzucić i gdzieś jest wyrzucona ta karta. Domyślcie się, czym śmierdziało, skoro ona ugryzła. Blade Tauros. Niektóre karty są przez nią pomazane. Jakieś tam podpisy, coś tam. Rukmanki. Tych kart nigdy nie wydam, bo one właśnie zapoczątkowały całą tą historię z kolekcjonerską grą karcianą Pokémon. Jeszcze wszystko tak wzmocniło to w tej kolekcji. Wejście na rynek kart Diament i Perła. Bo gdyby nie było tych kart, to nie wiem, czy bym właśnie kupował tutaj jakieś pomazane na isa.pl. Nie wiem, czy bym kupił puszkę z Entejem. Gdyby nie też kilka osób, które mnie do tego namówiły.
No teraz chyba z puszek będę rezygnował i ewentualnie jakiś boosterek. Kusi mnie, żeby to Legendary Collection kupić. Coś czuję, że to nie jest ta karta, bo ja miałem bardzo zniszczoną. To nie jest ta karta. Chociaż identyczną mam w gorszym stanie. I to w gorszym stanie jest dla mnie bardziej cenna niż ta. Dobra, tu mamy te pierwsze piwersy. Tak, to też możemy je włożyć do tego. Ale to będzie fajnie wyglądało, tak całe to. Jestem ciekaw, ile tu się kart mieści w tym cardboxie. Tutaj koszulki zwykłe. Ojejku, nie wiem. Chce ktoś kupić używane koszulki zwykłe? Żartuję, przydadzą mi się na moje inne karty. Do wysyłania wam będę wysyłał, jak się zamienia. Dobra, kończy mi się kolejne pudełeczko. Dobra. Wypełnione. Dobra, dalej. Arbok. Umasta. Weezing. Ekans. Geodude. A, te karty mój znajomy sobie kupił. To są fosil, tak? To ja nawet mam opakowanie z tego boostera dla prasy. Tak. Mój kolega je kupił. Gdzieś kiedyś. Mam od niego. Później to mi dał pod koniec szóstej klasy szkoły podstawowej całą siatkę. Pokemontarzem i tak dalej. Sprawdzę coś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pozostaje było 11. Nie wiem, gdzie jest ta 11 karta. Nie wiem, jaka to jest karta. A co do tego posilka, to już go tu wyciągam. Piękny, prawda? Labras na tekturce, przez tekturę wyskakuje. Ten booster jest kilkukrotnie sklejany, bo on się rozsypuje. Po prostu jest, był porwany. Ja go posklejałem. Dobra. I teraz też możemy je włożyć. Tu co, mamy pustą puszkę. Pusta, jak kapusta. A teraz co? Może weźmiemy jakieś fajne karty. Tu mam. Tak. Tu mam niektóre fajne karty, niektóre. Jak to zrobić, żebyście mogli to widzieć też? Może tak. Tu będę rzucał koszulki. Tu są fajne? Nie. Jak to? A to co? Aha. No to dwie są fajne. Profesor Elm. Tak, to jest fajne. Nie wiem, czemu Happiny tutaj położyłem. Cyk, maczok, no fajne. Liki też nie.
Oriolu, Lucario. Tak, to są fajne karty. Dobra, a tu już są base set 2. Base set 2 idzie na wymianę. Mogę się zamienić, jak ktoś chce. Dobra. Base set 2, a tu już taki mix. I ten. I z dżemów też tutaj są. Dobra. Czyli jedziemy z fajnymi. Manek Trick. Bardzo fajny ma obrazek. Może tak będę pokazywał. A te tu fajnie. Skoro nie ma koszulek, to będę też tak robił. Roselia również bardzo fajne. TV Reporter. Nidorino. Maczok. Nie wiem dlaczego go dodaję do fajnych, ale niech będzie. Ivysaur. Do fajnych. Makargo. Nidorino. Cyndaquil. Bardzo, bardzo fajny. Charmander elektryczny. Bronzorg G. Clamperl. Również fajny. Torchic. Riolu. Lucario. Pokeradar jako urodzenie. Bardzo fajne do zrobienia. Shiny Pokémonów się bardzo przydaje. Glider. Jigglypuff fajnie przewrócony, pływający w rzece. Duskull. Lotad fajnie się ukrywa pod wodą. Tropius, lubię go. Pokenaf, również fajny gadżet. Torczyk rysowany. Buizel chyba najlepszy art jaki mógł być. Charmeleon również elektryczny i profesor Elm Darling. Training Method. Fajny sposób dany jak go gryzie. Przypomina mi się pierwszy odcinek Pokémon Johto. 13 minut filmu i 20 sekund. No to co? Podamy kartę. Dużo to się tych kart mieści. To pudełko jest super. Muszę was poprosić o jeszcze jedno. Dobra. Tu mamy te karty. Teraz sobie poukładamy. Tak. Tutaj co mamy? To są plastikowe koszulki, jak widzę. Papierowe karteczki. Te papierowe karteczki to ja miałem komuś dać. Dobra. To do kosza. Okej. To koszulki zwykłe. Cyk. Dobra. Kolejki są również fajne, można w nich karty trzymać. Jak ktoś chce, jak ktoś nie ma zapakowanych czy coś. Jeszcze włożymy dwie te paczki koszulek tutaj. No, widzicie? Jak się łapie iPoda? Szybko. Się nazywa refleks. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie mój profil. Jeżeli chcecie mieć każdy moim nowym filmiku. Na razie. Dodatkowo niebawem dodam nareszcie ten gigantyczny filmik
bo oglądacie profil Hikomikosa, nie jest na Lux TV. Ten gigantyczny filmik, tam ileś tam 5 puszek i to 650 kart, ten reprint. To niebawem to dodam i będziecie mogli to wreszcie spokojnie obejrzeć, bo tak chwalę się, a nigdy nie pokazałem tego, że to kupiłem. Dobra, na razie.